Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Nazywam się Ewa Dziemidowicz, jestem psychoterapeutką w poradni Dziecko w sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest ze mną Małgorzata Musiał, pedagog, autorka bloga Dobra Relacja. Małgorzata wspiera rodziców w ich codziennych, rodzicielskich wyzwaniach. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o relacjach, o tym, jak budować je z dziećmi i nastolatkami, jak rozumieć ich zachowania i potrzeby oraz jakie narzędzia ma do dyspozycji rodzic. Porozmawiamy również o nowych technologiach, o tym, jaką rolę pełnią w codzienności młodych ludzi, jak rodzice mogą młodych wspierać w zachowaniu równowagi pomiędzy czasem spędzanym online i offline. Korzystanie przez młodych ludzi z nowych technologii często jest postrzegane przez rodziców i innych dorosłych jako problem. Również dlatego, że bywa, że dzieje się kosztem innych aktywności, na przykład szkoły, odrabiania lekcji, zainteresowań czy relacji. Zależy mi, żebyśmy popatrzyły szerzej na ten znany wielu rodzicom obrazek dziecka przed ekranem. On jest tak widziany zero-jedynkowo bardzo. Powiedziałaś, że to się dzieje kosztem zainteresowań, relacji z rówieśnikami. Ja mam trochę niezgody na takie patrzenie. Bo to jest tak, że dla naszego pokolenia to jest zupełnie nowe i my inaczej widzimy realizację właśnie bycia w relacji z ludźmi, rozwijania zainteresowań, a nasze dzieci robią to poprzez te media, poprzez te urządzenia i nam się może to nie podobać, możemy się na to zżymać. Natomiast prawda jest taka, że one w ten sposób to robią i też jest pewną niesprawiedliwością patrzenie na to, że urządzenia to jest to wszystko złe. A tam przecież, gdyby przeanalizować zwykły dzień przeciętnego człowieka, to on tam robi mnóstwo rzeczy. Sprawdza pogodę, wiadomości z kraju, komunikuje się ze swoją żoną, przyjaciółmi, wymieniając jakieś podstawowe informacje, pracuje, czyta książki, ogląda wystąpienia na TEDzie, bardzo wartościowe, ważne rzeczy, które są wrzucane do worka z tym wszystkim, co nas niepokoi, czyli uzależniającymi grami, ogłupiającymi YouTube'ami i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście nie jestem jakąś hura optymistką, jeśli chodzi o te nowinki, ale chciałabym, żeby było tu więcej równowagi w tym patrzeniu, że dzieci, nastolatki, młodzież, to nowe pokolenie, oni niekoniecznie robią to kosztem zainteresowań i tych pięknych rzeczy, tylko właśnie w ten sposób często to realizują. I myślę, że to jest pierwszy ważny punkt, od którego warto wyjść w tych rozważaniach i w patrzeniu na to też. Miałam taką sytuację z moimi dziećmi, które zaprosiły sąsiadkę do siebie, poszły do tej sąsiadki, do koleżanki i chciały skorzystać z telefonu jej mamy, na co mama powiedziała, że wymyśliły coś innego, nie korzystały z tych technologii i te dziewczyny przyszły do mnie takie rozżalone, bo one chciały nagrać jakiś film i go zmontować przy pomocy telefonu. I pomyślałam sobie, że to jest właśnie to, że my się boimy i nie widzimy potencjału, który tam tkwi w tych urządzeniach. To rzeczywiście jest bardzo łatwe postrzegać nowe technologie negatywnie, a one potrafią być bardzo kreatywne i tą kreatywność u młodych ludzi wspierać i pomagają im realizować różne potrzeby, ale też swoje pasje. Jednak to nadużywanie internetu jest problemem coraz częściej zauważanym przez rodziców i przez profesjonalistów. I co może zrobić taki rodzic, który niepokoi się tym, wie, ile czasu dziecko spędza online, jak może rozmawiać na ten temat z dziećmi, żeby to się nie przerodziło w kłótnie? Ja myślę, że warto, żeby taki rodzic najpierw porozmawiał sam ze sobą, czego on się boi. Czy on patrzy w miarę racjonalnie i twardo, stąpa po ziemi, czy ulega jakimś lękom i wtedy trochę będzie działał nadreaktywnie i rzeczywiście kłótnia jest na wyciągnięcie ręki. Warto by było, żeby zobaczył, jeżeli chce ruszyć do rozmowy ze swoim dzieckiem, to o co mu chodzi? Czy chodzi mu o to, że ma tego kontaktu z dzieckiem za mało i chciałby mieć więcej i prosi to dziecko, przychodzi z taką prośbą, zróbmy coś razem, pobądźmy razem, bo mi ciebie brakuje. Czy to jest tak, że on chce tylko przyjść i dyrektywnie nakazać, wyłącz ten komputer i idź pograć w piłkę na podwórku, na którym nie ma towarzystwa do grania w piłkę. Więc moim zdaniem warto zacząć najpierw od tego, czy ja nie ulegam trochę. Jeszcze raz to podkreślę, wiem, że to jest punkt taki bardzo wrażliwy i że są te przypadki,
jest to ryzyko uzależnienia, jest ryzyko, że te technologie, ten związek z technologiami nie pójdzie w tą stronę, który będzie służył. Jednocześnie też mam w głowie bardzo mocno wystąpienie Tomasza Bilickiego, który jest terapeutą, pracuje z młodzieżą i mówi coś, co mnie osobiście bardzo podnosi na duchu, że z 10 dzieci, które są przeprowadzane przez rodziców z podejrzeniem, on jest uzależniony, 9 nie jest uzależnionych. Czyli myślę sobie, że to jest taka statystyka, która może nam trochę pomóc wziąć głębszy oddech i powiedzieć, dobra, to jest może więcej niż ja bym chciała, ale to jeszcze nie jest tak, że ono zaraz wyląduje w psychiatryku na odwyku i nie wiadomo, co się dzieje i trzeba natychmiast działać. Więc jak ja mam taką perspektywę, to mi jest łatwiej podejść do dziecka z miłością, a nie z lękiem. Co ty tam robisz? Co to jest dla ciebie takie fajne? Co cię tak pociąga w tej grze, w której chciałbyś się oddawać od rana do wieczora? Żeby najpierw spróbować tego poszukać, przy tym się zatrzymać, żeby spróbować zobaczyć, że tam może być coś wartościowego, nawet jeżeli dla nas to nie jest wartościowe, to że to jest coś wartościowego dla dziecka. I ten punkt wyjścia jest bardzo ważny, bo oczywiście taką intencję dziecko wyczuje zupełnie inaczej i to może wzbudzić zaufanie, żeby się podzielić tym światem, a nie budować okopy i zasieki. Nowe technologie mogą przecież pomagać w spełnianiu bardzo wielu potrzeb. Często my, dorośli, widzimy jednak problem czy uzależnienie, ale nie widzimy tego, co kryje się za zachowaniem dziecka. Tego trzeba być ciekawym, na to trzeba być otwartym. Jak jeszcze rodzice mogą przygotować się do rozmowy dotyczącej korzystania z internetu? Jak mogą wyrazić swoje wątpliwości w tym temacie? Myślę, że oprócz tego porozmawiania ze sobą i sprawdzenia, o co mi chodzi, to warto spróbować poszukać takiej naprawdę perspektywy zaufania do dziecka, że ono robi najlepiej, jak w danym momencie potrafi, żeby sobie poradzić z tym, czego doświadcza po prostu. Że to, co my widzimy, to jest objaw jakichś zmagań i że dziecko wybrało taką strategię, bo ona była dla niego najbardziej dostępna w danym momencie. I teraz jeżeli ja chcę jako rodzic pomóc dziecku, bo widzę zagrożenia płynące z tej strategii, to jeśli zacznę się z nim szarpać o strategię, to wzbudzi tylko więcej napięcia i spowoduje, że dziecko tym bardziej będzie chciało uciec. No bo tam w tym wirtualnym świecie jest dobrze. Jak ono z niego wychodzi, to jest niedobrze. I dlatego tak ważne jest, żeby spróbować przyjąć, to jest jakiś objaw, to jest coś, co my widzimy, czym dziecko próbuje zapełnić jakąś swoją pustkę, poradzić sobie z jakimś napięciem. Jak mogę mu pomóc znaleźć coś innego, zamiast zabierać mu to i kazać mu poszukać sobie czegoś innego? Czyli, że to trochę widzę jako moje zadanie, jako osoby, która jest starsza, bardziej doświadczona, mam więcej zasobów, mogę pójść skorzystać z czyjejś profesjonalnej pomocy, żeby dowiedzieć się, co ja mogę mojemu dziecku zaoferować w zamian. Bo często niestety to tak wygląda, wyłącz to, zostaw to, wyjdź stamtąd. Ale sami nie potrafimy za bardzo zaoferować dziecku alternatyw i pokazać, ja ci pomogę. Jest ci trudno w szkole, trudno ci z rówieśnikami, jesteś w czasie dojrzewania, nie wiesz, co się z tobą dzieje, szukasz swojej tożsamości. Ja jestem przy tobie i ufam, że przejdziemy przez to. Jestem pewna, że będziemy mogli przez to razem przejść, jeśli będzie trzeba, to poszukać pomocy, ale nie zostawię ciebie z tym samego, samej. To wydaje mi się takim fundamentem. Chcemy dla dzieci równowagi. Chcemy, żeby były aktywne nie tylko online. Jak możemy je do tego zachęcać, wspierać w podejmowaniu wyzwań offline, motywować do realizowania siebie również poza siecią? Jak my, dorośli, możemy im w tym towarzyszyć? Ja myślę, że warto zacząć od tego, żeby pomóc dzieciom zrozumieć mechanizmy. Dlaczego one tam sięgają? Dlaczego kiedy robi im się trudno, to łapią za telefon? Dlaczego kiedy czekają gdzieś, to muszą koniecznie zagrać i nie mogą poczekać? Żeby próbować im to pokazywać. Zobacz, jak trudno jest, można tak powiedzieć dziecku, zobacz, jak trudno jest teraz chwilę poczekać i na przykład posiedzieć w milczeniu albo pogapić się w przestrzeń. Od razu musimy sobie zapełniać ten czas, musimy coś robić. Myślę, że można z odwagą powiedzieć, ja też to mam. Też tak mam, też się przyzwyczaiłam do tego i czasami czuję, że to jest bez sensu. Może zróbmy to wyzwanie razem, spróbujmy razem pobyć teraz, pogadać. Ja często słyszę od rodziców, że oni kiedy chcą zachęcać dzieci do odłożenia tych urządzeń, to mówią, chodź pogramy w planszówki.
I nie znam jeszcze dziecka, które by powiedziało za każdym razem, tak, hej, świetny pomysł. Chociaż czasem to działa. Tak, czasem tak, ale jeżeli... I myślę sobie, że może to jest tak, że działa wtedy, kiedy rodzic autentycznie przychodzi z potrzebą kontaktu. Hej, chcę z tobą coś porobić, chodź, pogramy sobie. Ale zazwyczaj to jest tak, że rodzic ma w głowie urządzenia złe, planszówki dobre. Odłóż złe i idź robić dobre. Ale nie ma w tym autentycznej potrzeby kontaktu, że ja naprawdę chcę teraz z tobą coś porobić, że to bardziej wynika z takiego mojego znowu lęku, że to, co robisz, jest złe i musisz robić coś innego. I na to dzieci nie odpowiadają. One nie chcą być przedmiotem naszych działań. To trochę tak, Petra Krantz-Lindgren pisze o tym w bardzo dla mnie poruszający sposób, że to jest to trochę tak, jakbyśmy wykonali, my dorośli, wszystkie swoje obowiązki i powiedzieli, o, mam 15 minut, chodź, córeczko, mam 15 minut, mogę teraz z tobą coś porobić. Ale czy ty chcesz tego robić? Czy ty chcesz to robić? Czy to jest twój czas, który ty chcesz spędzić z dzieckiem? Czy to jest twój kolejny punkt do odhaczenia na liście? Dzieci to wyczuwają. One nie chcą łaskawie doznać tej przestrzeni od rodzica, że on teraz coś porobi. One chcą widzieć, że rodzic tego też pragnie. I myślę, że to jest też fundamentem. Że ja jestem autentyczna, ja chcę z tobą coś porobić teraz. Nie chcą też czuć, że to wspólne spędzanie czasu jest sposobem na to, żeby dziecko nie spędzało go online. Tak, tak. I te intencje bardzo trudno jest zamaskować. One są przejrzyste i dzieci je wyczuwają od razu. Więc jeżeli my chcemy je zmotywować, zmobilizować, to myślę, że warto, żeby to wypływało z naszej intencji bycia z dziećmi. Z drugiej strony ja rozumiem doskonale te frustracje. Jak widzę, że moje dzieci siedzą... trochę porobiły tego, trochę tego, tutaj były na telefonie, na iPadzie, na komputerze i teraz jeszcze mnie pytają, czy mogą znowu telefon, to chciałabym, żeby się od tego odkleiły, ale żebym ja nie musiała tego robić. I próbuję wtedy zobaczyć to szerzej, że dzisiaj jest taki dzień, że ja nie mam energii na to i tak naprawdę to chcę spokoju i boję się, że to będzie tak, obawiam się, że to będzie tak, że jak ja im powiem nie, zostawcie to, to one będą chciały być ze mną, a ja na przykład nie chcę w tej chwili. Po prostu. I też próbuję to zrównoważyć. Czy ja mam zgodę może na to, żeby one posiedziały dzisiaj dłużej, a następnego dnia posiedziały mniej i wyszły na ten na zewnątrz i pobawiły się tym patykiem w piachu? Czy ta równowaga musi się koniecznie wydarzyć dzisiaj, czy ona może być w dłuższej perspektywie zachowana? Że są takie dni, w których one są zanurzone, a potem wychodzą i oddychają pełną piersią na podwórku. Taki pomysł, że dzieci same odłożą telefony, a my rodzice w ogóle nie będziemy brali w tym udziału, poza tym, że każemy im to zrobić, nie działa. To po prostu nigdy się nie sprawdza. Trzeba naszego zaangażowania, uważności, obecności. Czego jeszcze? Dla mnie kluczem jest autentyczność i taka otwartość, że ja przychodzę i mówię temu dziecku, może niekoniecznie wtedy, kiedy ono rozgrywa partię życia w Fortnite, tylko wtedy, kiedy... pojawia się gdzieś w polu widzenia i nie jest napięty, ja też nie jestem napięta. Więc kiedy są sprzyjające okoliczności, to żeby otwarcie powiedzieć o tym. Słuchaj, mam wrażenie, że jesteś tam dużo, chcę więcej kontaktu z tobą, a czasami chciałabym, żeby było więcej równowagi, żebyś porobił coś poza tymi komputerami, poza tymi grami, YouTube'ami, cokolwiek tam masz. I chcę wiedzieć, jak ty to widzisz. Jak to jest, czego ty tam szukasz, dlaczego jest tak, ale to potrzeba, żeby to było pytanie z ciekawością, a nie takie zaczepne. Dlaczego jest tak, że wybierasz to częściej niż wyjście na przykład z kolegami, koleżankami na zewnątrz, czy pójście na trening, czy cokolwiek innego. Jak ty to widzisz, czego ty tam szukasz, jak to jest dla ciebie? Po prostu opowiedz mi o tym. Nie będziemy na razie szli w żadne rozwiązania i nie chcę przeforsowywać niczego. Nie będę z tobą się kopać teraz o czas grania. Chcę ciebie zapytać, jak to widzisz, tylko i wyłącznie. Chcę wiedzieć, bo znam swoją perspektywę, nie znam twojej. Dzieci też chętnie o tym mówią i one przyznają na przykład, że Fortnite to jedyne, w czym czują się dobre. Albo, że w internecie, jak korzystają z YouTube'a, to pomaga im to się zrelaksować. Mhm. I kiedy dostajemy tą informację, możemy coś z nią zrobić. Tak. Jeżeli słyszę od dziecka, że ono mówi, ja w grze, tylko w grze czuję się, że coś znaczę. Jestem w tym dobry, to mi wychodzi. Znowu, z autentycznością możemy najpierw to uznać, że tak jest. Przyznać, że widzę, że to jest dla ciebie ważne.
a potem wyrazić swoją obawę, że wiesz, myślę sobie, albo może nie obawę, tylko pragnienie, wiesz co, myślę sobie, że w życiu jest mnóstwo wyzwań, w których będziesz dobry, będziesz dobra i chciałabym, żebyśmy ich poszukali, bo chciałabym, żebyś mogła doświadczyć tego, że w tym wirtualnym świecie tak jest i w tym realnym, w tym, który mamy na wyciągnięcie ręki, też tak jest, że są różne rzeczy. Czy jest coś może, co robiłaś, przestałaś to robić, z jakiego powodu, coś cię tam zniechęciło, czy możemy się temu przyjrzeć, zobaczyć, jak temu przeciwdziałać. Naprawdę chcę, żebyś doświadczyła tego, że jesteś mocna też tutaj, a nie tylko tam. Ale nie robimy tego w kontrze do internetu. To nie jest po to, żeby ten internet przestał być ważny dla dziecka. Dlatego wrócę jeszcze raz do tego. Jest ważne, żeby uznać, że my możemy tego nie rozumieć i to nie jest nasze, ale nasze dzieci w tym są zanurzone. Wspomniany już Tomasz Bilicki mówił o tym, że my myślimy o uzależnieniach od mediów, ale gdyby nam ktoś wyłączył prąd na 24 godziny, zaczęlibyśmy chodzić, rozpaczliwie szukać. Wiele naszych codziennych czynności nie mogłoby się odbyć. Ja w domu nie ugotowałabym niczego, gdybym nie miała prądu. I jest normalne, że czulibyśmy niepokój i dążylibyśmy do tego, żeby ten prąd przywrócić. I dla nich to jest trochę tak. My tego już nigdy nie zrozumiemy i myślę, że nie potrzebujemy. Bardzo mi się podoba to, jak profesor Kaczmarzyk o tym mówi, że te kłótnie o internet, o czas spędzony w mediach, w urządzeniach są taką strefą buforową. Dzieci się kłócą, żeby tego było jak najwięcej, bo chcą jak najmocniej, jak najbardziej wykorzystać potencjał, który z tego płynie. A rodzice bardzo obstają przy tym, żeby było tego jak najmniej, żeby uchronić przed ewentualnymi zagrożeniami. I super, że się ścierają, bo dzięki temu wypracują taki złoty środek. Jak wykorzystać potencjał, pozostając jeszcze bezpiecznym. Więc kiedy u nas to się odbywa, my się kłócimy i ścieramy, to warto uznać, że to jest część życia po prostu. A nie, myślę, że często rodzice sobie myślą, coś jest nie tak. I to też nie pomaga. A coś jest nie tak, bo mamy taką wizję idealnej relacji, w której do tych kłótni nie dochodzi. Tymczasem nastolatek jest w takim okresie rozwojowym, że te kłótnie są potrzebne i też to sprawdzanie granic, testowanie granic, ścieranie się z rodzicem, też czucie swojej mocy w tym. Szukanie, co jest moje, czy ja chcę korzystać z tego, co moi rodzice mi proponują. Ja widzę bardzo, jak to jest w pewnym wieku, że ja już nie chcę nic z domu, nie chcę już nic od was słuchać. Ja już wszystkiego wysłuchałem przez te kilkanaście lat. Teraz chcę słuchać gdzieś indziej, szukać gdzieś indziej. Chcę sprawdzać, co mi pasuje, a co nie. Jeżeli my, rodzice, jesteśmy wewnętrznie trochę niepoukładani, nie mówię tego w negatywnym sensie, tylko po prostu mamy pewne rzeczy do poukładania jeszcze, to możemy to odebrać jako atak dziecka, jako taki bunt przeciwko sobie. Trudno nam jest zobaczyć, że to dziecko nie chce nas zdyskredytować, tylko szuka siebie. I myślę, że to jest taki bardzo trudny fragment, jeśli chodzi o towarzyszenie w dojrzewaniu. Jesteś autorką książki Dobra relacja, skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Czy możesz podać kilka wskazówek dla rodziców o tym, jak budować relacje z dzieckiem i nastolatkiem? Tak. Dla mnie bardzo ważne jest to, i trochę zostańmy w tym byciu online, offline, na co dzieci, z czym się spotykają, kiedy się odłączają, kiedy wracają do świata offline. Czy tam jest zrzędzenie, że w pokoju jest syf, lekcje są nieodrobione i prosiłam cię miliard razy, żebyś odnosił skarpetki. Czy tam jest autentyczna radość, jak dobrze cię widzieć, jak fajnie cię widzieć. Nie chcę z tobą gadać, co było w szkole i dlaczego znowu zawaliłeś coś tam i czemu ciągle cię nie ma i dlaczego nie odniosłeś tego talerza, tylko chcę się ucieszyć z tego, co ty masz, co ty wnosisz do mojego życia. Myślę, że można sobie spokojnie, nie wiem czy spokojnie, ale można spróbować sobie dać taki tydzień i świat się nie zawali na to, że ja chcę mówić tylko o tym, że za każdym razem jak spotykam swoje dziecko gdzieś tam w przelocie, to chcę się rozświetlić na jego widok, ucieszyć i szukać tego, co mnie w nim zachwyca. Ja lubię taki dosyć drastyczny zabieg wyobrażania sobie, gdybym od jutra już miała nigdy mojego dziecka nie spotkać, czego by mi najbardziej brakowało. I to mi od razu przywraca priorytety, bo nagle się okazuje, że jest tyle cudownych rzeczy, które my razem robimy, które ja w nim kocham. I jakoś to wszystko, oczywiście, że potem fajnie by było zagospodarować te skarpetki i te nieodrobione lekcje, ale to wszystko trochę schodzi na drugi plan. Myślę, że to jest przywrócenie właściwej perspektywy i że warto od tego zacząć. Co mnie zachwyca? Żeby rzeczywiście to dziecko widziało, że jest po co wracać na łono rodziny, że tam się dostanie to, czego się potrzebuje, tą miłość, tą akceptację, tą więź, radość z bycia razem.
I dopiero na tej bazie możemy rozwiązywać jakieś konflikty, bo te konflikty zawsze warto, żeby były zanurzone w relacji. Zresztą to też dotyczy relacji między rodzicami. Często jest tak, że jak rodzice mają jakiś trudny czas ze sobą, to już potem tylko idą oskarżenia i bronienie się. I żeby przywrócić harmonię, to potrzeba zostawić to wszystko i spróbować się zachwycić sobą i na łonie tej relacji dopiero łatwiej jest przyjąć to, że ktoś mówi, to mi się nie podoba. Całego cię kocham, całego cię biorę, ale ta jedna rzecz mi się nie podoba, jest dla mnie trudna. To jest zupełnie inaczej niż ciągle słyszeć, że coś jest nie tak. Trzeba mieć powód, żeby odwrócić się od ekranu. Coś jest w tym świecie, co jest, sprawia, że ja się czuję wartościowy i co dla mnie jest wartościowe. Że jestem potrzebna tutaj. Nie tylko po to, żeby rozładować zmywarkę. To bardzo ważne, to co mówisz. Smutne jest to, że patrzenie na dzieci w kontekście rzeczy, których nie zrobiły albo które im się nie udały, takie definiowanie ich w kategoriach problemu, kogoś do naprawy, jest ciągle takie powszechne. Bo się nie uczą, tak. Bo nie sprzątają. Tak. I może mamy nawet takie myślenie wewnętrzne. Generalnie to jest fajny chłopak, ale leniwy na przykład. Zdolna dziewczyna, ale taka bałaganiara. Taka syfiara. I gdzieś mamy to myślenie i wydaje nam się, nawet może nieświadomie, że jak naprawimy tą jedną rzecz, to już będzie super. Ale to dziecko nie sprowadza się tylko do tego, że ono coś robi albo czegoś nie robi. Ono jest całością. I rzeczywiście jak patrzymy na nie jak na problem, to ono się czuje problemem. Czego ma szukać w relacji, w której jest problemem, w której jest ciężarem, w której przysparza zmartwień? Więc tak, odwrócenie tej perspektywy i zobaczenie, że to nie dziecko jest problemem, tylko być może ono ma jakąś trudność, w której potrzebuje wsparcia, to bardzo ociepla stosunki i relacje. Tylko to jest też duży krok dla rodziców i nie jest łatwy. Chciałabym to podkreślić, bo myślę, że słuchanie tego wszystkiego może wbijać czasami w poczucie winy, a chciałabym, żeby rodzice też mieli taką świadomość, że to nie jest proste. Wyjście z tego myślenia, wyjście z tych schematów. Jeżeli mam dziecko 15-16-letnie, to prawdopodobnie od dłuższego czasu te schematy nam towarzyszą. I zmiana tego nie jest łatwa, więc sama otwartość, że ja chcę to zrobić, to już jest bardzo dużo. I nawet jak mi nie będzie wychodzić, to chcę pamiętać, że ale ja się staram, ale ja próbuję. Niestety rodzice sami doświadczają ogromnej społecznej presji na to, jakimi powinni być rodzicami oraz jakie powinny być ich dzieci i jakie sukcesy osiągać. Ale wróćmy jeszcze do twojej skrzynki z narzędziami. Co jeszcze w kontekście budowania relacji rodzice mogą tam znaleźć? To trochę wyjdę ze skrzynki z narzędziami, bo bardzo ostatnio mnie zafascynowało narzędzie proponowane przez doktora Rosa Greena, które opiera się na tych samych fundamentach, na których moja skrzynka wyrosła. Natomiast jest bardzo proste i tą swoją prostotą mnie zachwyciło i urzekło bardzo. To jest taka strategia prowadzenia rozmowy, która zakłada najpierw przede wszystkim otwartość na perspektywę dziecka i to, że ja je zapraszam do szukania rozwiązań. Że to nie ja będę dla niego proponować jakieś rozwiązania, tylko że razem ich poszukamy. I to jest trudne, bo jak ja podchodzę do takiej rozmowy, to znaczy, że ja nie mam żadnego planu na nią. I zostawiam wszystkie swoje cudowne strategie, które zawsze są najlepsze, to wiadomo. Ja je zostawiam, zdejmuję buty i wchodzę do takiej świątyni, w której spotykam się z moim dzieckiem takim, jakim ono jest. I chcę najpierw empatycznie, to jest pierwszy krok, chcę najpierw empatycznie go wysłuchać, jak ono widzi to. Na przykład spędzanie długie godziny przed komputerem. To wszystko, o czym już mówiłam. Czego ono tam doświadcza, co jest dla niego takie ważne, co ono tak w tym lubi. Jak najdłużej chcę posiedzieć przy tym z ciekawością. Ja lubię też robić sobie taki zabieg, że wyobrażam sobie, że to nie jest moje dziecko. Bo jakoś wobec cudzych dzieci od razu mi odchodzą te wszystkie oczekiwania takie, że ja muszę coś zrobić. Jest mi łatwo usiąść przy cudzym dziecku i po prostu posłuchać, jak ono widzi świat. Więc robię sobie taki zabieg, staram się być takim antropologiem, odkrywać tą obcą kulturę. I potem jest drugi krok, w którym chcę krótko powiedzieć o jakichś swoich obawach czy pragnieniach. To też już o tym wspominałam, że ja bym chciała widzieć więcej równowagi. Chciałabym widzieć, że jesteś też na zewnątrz, że podejmujesz jakiś wysiłek fizyczny, że robisz inne rzeczy. Chcę mieć więcej z tobą kontaktu face to face. I trzecim krokiem jest zaproszenie do szukania rozwiązań.
Tutaj rzeczywiście rodzic musi puścić kontrolę nad tą sytuacją i też wejść do niej z takim umysłem początkującego, czyli że zostawiamy różne swoje wizje i otwieramy się na to, co może się wydarzyć. I to jest trudne. I to jest trudne, bo trochę lubimy mieć kontrolę, ale trochę też to, co powiedziałaś o tych oczekiwaniach, mamy poczucie, że od rodzica oczekuje się, że on będzie wiedział, co zrobić i że to skutecznie zrobi. Więc jak ja mogę zdjąć buty i wejść do jakiejś świątyni bez tego wszystkiego, bez tego zaplecza, które mogłabym mieć, jakichś rozwiązań, strategii, pomysłów i po prostu zanurzyć się w bycie z dzieckiem. Natomiast mam doświadczenie, że to przynosi niesamowite efekty, bo zwłaszcza kiedy mówimy o nastolatkach, ale nie tylko, to poczucie, że ja mam wpływ na to, co się dzieje, że moje zdanie jest brane pod uwagę i że ja jestem autonomiczną osobą, która może powiedzieć, nie chcę tego robić, to daje mi, otwiera przede mną taką przestrzeń, że ja chcę się włączyć w szukanie tych rozwiązań i potem będę chciała je wdrażać też. Więc to metoda, która nie ma być skuteczna, a paradoksalnie jest o wiele bardziej skuteczna niż to, co często robimy, wyrywając chociażby telefon. Ale rzeczywiście pomagająca zmiana od nas dorosłych, że dziecko, jesteśmy z nim w podmiotowej relacji, a nie, że dziecko robi to, co chcemy. Tak, i oprócz tego wymaga bardzo dużo zaufania, że dziecko chce z nami współpracować. I wyobrażam sobie, że kiedy ma się trudną relację z nastolatkiem, to może być trudno w to uwierzyć. Że można już naprawdę mocno tkwić w takich kolejnach widzenia tego dziecka jako egoistycznego, skupionego tylko na sobie, nie szukającego kontaktu i że kiedy się słyszy, ale twoje dziecko chce z tobą kontaktu, nawet jak już obrosło takimi kolcami i wydaje się, że ono ma ciebie w ogóle gdzieś, to ono cały czas pragnie tego kontaktu, bo w głębi duszy cały czas jest gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, że małym dzieckiem, ale jest człowiekiem, który tej relacji silnej z rodzicem potrzebuje. I co wtedy? Nie poddawać się? Próbować, nie odpuszczać? Można znowu otwarcie i autentycznie powiedzieć, zapytać, czy to jest tak, że ty nie chcesz ze mną rozmawiać, bo masz w głowie tysiące rozmów, w których ja cię krytykowałam, w których cię napominałam, zrzędziłam, prawiłam ci kazania. Czy to tak jest? No tak, przecież z tobą się w ogóle nie da gadać. Ja chcę inaczej. Chcę to wszystko zostawić i nie obiecuję ci, że mi się zawsze uda, ale chcę rozmawiać, chcę ciebie słuchać, chcę, żebyś mi powiedział i obiecuję, że zamykam sobie buzię i nie będę tego komentować w żaden sposób. Chcę usłyszeć. Nie jesteś gotów dzisiaj? Okej, ja będę próbować. Tak, trochę tak jest, że ta nierównowaga w relacji między rodzicem a dzieckiem jest pożądana, czyli jak ja jestem w relacji z moim mężem czy przyjaciółką, to ona jest mniej więcej równoważna. Po tyle samo wkładamy, ile dostajemy. Nikt tego nie odmierza, ale tak mniej więcej to jest. Natomiast z dziećmi jest zupełnie inaczej. Tam jest potrzebna nierównowaga. Tam jest potrzebne, żebym ja jako rodzic zabiegała, wychodziła z inicjatywą, dawała empatię, szukała tej więzi, próbowała ją odbudowywać. Nawet wtedy, kiedy mi się wydaje, że dziecko mnie odrzuca. Okej. Okay. To bardzo ważne, żeby nie brać tego osobiście, nie zamykać się, nie wycofywać z relacji z dzieckiem w poczuciu odrzucenia, tylko pozostać otwartym, mieć dalej otwarte serce i dalej ten kontakt budować i nawiązywać. Ja w ogóle sobie myślę, że jeżeli rodzicowi otwiera się taka szufladka, moje dziecko mnie odrzuca, to warto poszukać pomocy dla siebie, bo dzieci nie odrzucają rodziców. Dzieci mogą zachowywać się w taki raniący sposób, bo nie mają innego pomysłu, ale dzieci nie odrzucają rodziców, to dziecko będzie zawsze bardziej lgnęło. Jeżeli mi się coś takiego otwiera, to pewnie warto się tym zająć z kimś dorosłym, może profesjonalistą, może tylko z mądrym przyjacielem, kimś, kto ma doświadczenie i potrafi słuchać, może to wystarczy, ale na pewno nie warto wchodzić z dzieckiem w te przepychanki i obarczać jeszcze tym swoim poczuciem odrzucenia i bycia niekochanym. Zresztą różne emocje, które pojawiają się po stronie rodzica, powinny być okazją do refleksji. Dlaczego one się we mnie pojawiają? Czy ich intensywność jest rzeczywiście uzasadniona? Czy też może kiedyś wydarzyło się coś takiego, co sprawia, że ja dzisiaj reaguję tak mocno? I tym potrzebuje zająć się indywidualnie. I dlatego rodzicielstwo jest najbardziej rozwojową przygodą życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.